To była wielka trudność, gdyż Kazachowie mieli na przygotowanie tej imprezy co najmniej jeden rok. No tyle to powinno się przygotować. Mówimy o Mistrzostwach Świata, jednej z najważniejszych imprez szachowych, jakie w ogóle w roku się odbywają. A my mamy tak naprawdę na przygotowanie tego zaledwie 2 tygodnie, więc no, uwijamy się jak w ukropie. Mnóstwo ludzi przy tym pracuje. Ludzie nie śpią, ale staramy się wszystko przygotować idealnie, perfekcyjnie, tak aby ten turniej wypadł cudownie, aby był pamiętany przez lata. Cóż, chyba największym wyzwaniem jest tak naprawdę konieczność wszelkiej tej prowadzenia bardzo dokładnej dokumentacji. Mówimy o wielkich pieniądzach, o wielkich nagrodach. Jest $1 milion do wygrania. Jest bardzo dużo dokumentów, które należy. Normalnie, gdyby był na to rok, to zdążyłbym zrobić to 30 razy, ale że mam na to 2 tygodnie, to tak naprawdę ten czas nas goni w każdym momencie, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, a pamiętajmy, że to jeszcze jest w czasie świąt, ludzie też mają swoje rodziny, pracownicy mają rodziny, obawiam się, że no wyjątkowo w tym roku nie każdy może tą Wigilię spędzić tak, jakby chciał, gdyż będziemy musieli do ostatniej chwili pracować, wszystko uzupełniać i walczyć o tą imprezę. No ale mam nadzieję, że to się opłaci i będziemy mieć pięknego Sylwestra. No, jestem przekonany, że epidemia COVID wpłynęła oczywiście na ten turniej, gdyż wpływa na wszystkie imprezy na świecie. Ludzie po prostu boją się podróżować, są nowe fale epidemii, ale frekwencja mimo wszystko jest niezła, jak na obecną sytuację na świecie. Poprzednio było około 350 wielkich mistrzów grało, teraz będzie ich około 300. Więc jest to, myślę, bardzo, bardzo dobry wynik. Cieszę się, że tyle osób przyjeżdża do Warszawy. Zresztą to tylko 2 tygodnie. Pamiętajmy, było to też to nie do końca tak. Jeżeli ludzie mogą rok wcześniej sobie zaplanować, to troszeczkę co innego niż 2 tygodnie wcześniej. Znienacka turniej się odbywa. Jest to jeszcze koniec roku. Ja wiem, jak to jest w związkach, federacjach. Często po prostu pod koniec roku nie już te pieniądze często są wydane na co innego. Więc uważam, że ta frekwencja w Warszawie jest bardzo dobra, jak na zaistniałe okoliczności. Będzie piękna pogoda. W Warszawie szykuje się piękny śnieg, z tego co już sprawdzałem, więc bardzo, bardzo nie mogę się tego doczekać, co tu się wydarzy. Ja się przyglądam właśnie imprezom organizowanym przez inne związki sportowe. Staram się być na bieżąco z tym wszystkim. Natomiast też to też nie jest tak, że ja przecież wejdę do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, przejrzę dokumentację. Ale staram się korzystać z doświadczeń innych związków sportowych, bacznie przyglądać się temu, jak tamte imprezy są przeprowadzane, zwłaszcza tym covidowym protokołom. Jak to się cieszę, że w naszym państwie to obostrzenia nie są takie jakieś strasznie ostre, bo to chyba nie jest nikomu potrzebne. Jeżeli ktoś przejdzie kontrolę lotniskową, ma test PCR, to myślę, że to wystarczy, żeby jest w pełni zaszczepiony, to na pewno wystarczy, żeby wziął udział w naszym turnieju. Też nie przesadzajmy, ja mam nadzieję, że to trzeba się szczepić, ale też trzeba troszeczkę zachować zdrowego rozsądku i bardzo się cieszę, że dzięki tym może troszeczkę luźniejszym restrykcjom w Polsce takie różne bardzo fajne imprezy się odbywają. Zresztą to jest impreza taka, w której zagrał Magnus Carlsen, zagrał najlepsi na świecie. To bywają czasem takie imprezy, gdzie przez ten COVID może to się mieć światową nazwę, a sami Polacy grają. Natomiast tutaj ma światową nazwę impreza i wszyscy przyjechali. To jest no, ewenement. To jest spełnienie marzeń Polskiego Związku Szachowego i szachów w ogóle w Polsce, szachistów. Nie było tego od tylu lat. Poprzednio taka impreza miała miejsce przed wojną. W 1935 roku to była Olimpiada Szachowa. I to jest tak, jak właśnie tutaj mówię, to jest takie przybicie takiego gwoździa. I to jest pokazanie, jak popularne są szachy dzisiaj w naszym kraju. Jan Krzysztof Duda jest jednym z najlepszych naszych ambasadorów w historii. Wspaniałym arcymistrzem, jednym też z najlepszych graczy na świecie. Do tego oczywiście pandemia spowodowała, że ludzie spędzali więcej czasu w domach, grali w szachy na komputerze. Oczywiście to nam bardzo dużo przysporzyło kibiców. No oczywiście też serial Gambit. No szachy są dzisiaj naprawdę na jednej z największych fali, jakie kiedykolwiek były. Stają się jedną z najpopularniejszych gier na świecie. A nawet widziałem reklamę popularnej konsoli w Stanach niedawno, lecącej w prime time. Szachy. Już nie strzelanki, nie jakieś szachy idą w telewizji w prime time i do tego to zmierza. To jeszcze, ta fala jeszcze nie zaczyna opadać, ona jeszcze idzie do góry. Bardzo się z tego cieszę, że może to się odbyć w tak pięknym miejscu, prestiżowym, jak Stadion Narodowy. Wiele razy przychodziłem oglądać tam mecze w piłkę nożną, ale nigdy nie sądziłem, że uda mi się tam zorganizować Mistrzostwa Świata w szachach. No, w cudownym, wspaniałym miejscu Stadion Narodowy zmieni się w świątynię szachów na te kilka dni. Będziemy go mieć na swoją wyłączność. Naprawdę, no, będzie to wspaniałe wydarzenie. Ja też chciałem podziękować też
obecnym rządzącym za to, że pomogli w tym, no bo to też nie jest tak, że jeden Radek Jedynak, jeden prezes wszystko załatwił. Też dziękuję za wsparcie z Ministerstwa Sportu, z kancelarii premiera. Zresztą pan premier Morawiecki objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Ja wierzę, że Jan Krzysztof Duda wygra w tym turnieju. Jest rozstawiony z numerem 3, ma fantastyczny ranking, jest w świetnej formie. Myślę, że jeżeli ma gdzieś pokonać Karsena po raz kolejny, bo mistrz świata mu leży, pokonuje go regularnie, to właśnie w Warszawie na oczach kibiców, ja w to wierzę. Jeżeli no naprawdę nigdy tak nie wierzyłem w Janka Dudę, jak tutaj w Warszawie na Stadionie Narodowym w Mistrzostwach Świata. No, Jan Krzysztof Duda może wygrać Mistrzostwo Świata, to najprostsze, ale Polski Związek Szachowy może zorganizować Olimpiadę Szachową, najważniejszy turniej świata. To też, no może nie jest takie proste, no nie wiem, co jest trudniejsze, ale to jeszcze troszeczkę nam zostało. Jan Krzysztof Duda, Mistrzostwo Świata, Polski Związek Szachowy, Olimpiada Szachowa w 2026, jak się uda. I będziemy nasze już i wtedy już się